Oj, atmosfera mniejsza niż struta. Czegoż przylazła? W niebie się nudzi? Słuchaj, Boruta, o szczęście tych ludzi. Czyś te zgubiała, kościsty wraku? Idź ty się gonić stąd do Iraku. Nie masz na pewno ty władzy szans. Tak? To ja skoszę, będzie zapadniej. Od zagroziła, jak cierpieć muszę dni. To se wtedy wezmę jej duszę. Tak, ale wtedy stąd pójdziesz sobie. Warto, choć szkoda, że zginie człowiek. Czy ona chce zabić moją mamę? Czekaj! Czekaj! Natychmiast masz ją tu zostawić! Co jest to czorta? Złot dziwów z raju? Czego tu szukasz, ty Mikołaju? Odejdź stąd, ty! Diable, ty rogaty, ty maro, ty nieczysta! A wiem, tu jesteś wojną święta! Wiadomo! Paczki, świeczki, prezenty. To sobie popatrz, jak taki święty. Piekło zrobiłem im ze świąt Bożych. Zjeżdżaj, bo zaraz ci przyłożę. Tylko, że tutaj zdziałasz niewiele. Bo my dziś w piekle, a nie w kościele. W ich sercach złość, żal i nienawiść. To moją tarczą mnie nie dostaniesz. Czego się gapisz? Tchnijże ją wreszcie! Nie! Stara, ochłoń! Dziś to za wcześnie! No, kochaniutka, narzesz tu na nim. Co ci ta córka tam ciągle szani? Ty wciąż harujesz, sprzątasz, gotujesz. Kiedy ci za to kto podziękuje? Co tak stoisz i co tak straszysz, powiem ja ojcu, jeszcze zobaczysz. Chyba jak proszę, możesz mi pomóc. Sama mam ciągle chyrać w tym domu? Odgryź się, odgryź, no nie bądź ciapą. Powiedz, co myślisz na matkę taką. Ciągle coś każe, ciągle się czepia. Przecież wiadomo, że ty wiesz lepiej. Ja nie pomagam. Ja nic nie robię? Nieprawda! Kłamstwo! Wypraszam to sobie! Czego się gapisz? Już kuś małego! Niechaj też powie matce coś złego! Dość! Nie będę kusił! Nie płacz, Jacuś! Ja nie mam mamy. A więc tyś taki? To jodno zdrodo. Zatłukę w piekle ja tego gada. Dobrze, że tylko szczenia wypowiedzi. Sam se poradzę. Krzycz, niech się wstydzi. Oglądałeś? Oszukać przeznaczenie. Nie.
musisz mnie męczyć i pokaż mi drogę. Jak nie ma innych, chętnie pomogę. No ci nie szkodzi. Więc kimże jesteś? Diabłem rogaty. Kim jest Lucyfer? Mamą i tatem. Czy kochasz niebo? Niebem się żydzę. A ludzki pomiot? Ich? Nienawidzę. To teraz ruch. Robota czeka. Będziemy zaraz kusić człowieka. Znaczy, ja będę. Ty nie przeszkadzaj. A jak dam rozkaz, będziesz pomagał. A czy koniecznie razem iść muszę? Nie, no ja tego durnia uduszę. Skąd nam się wzięła taka pokraka? Rozkaz! Skusisz tego chłopaka. Jacku, Agnieszko, dzieci, niedługo wasz tata już powróci. Prędko, sprzątnijcie pokoje swoje. Piórnym pójdziem, jak się wy dwoje za to wyśmiecie. No proszę, pomóżcie sobie. Ej, powiedz, ani mi to jest w głowie. Znowu za niego będziesz sprzątała. Niech sam se sprząta, pokraka mała. Nie daj się dłużej wykorzystywać. Nie jesteś tutaj służącą chyba. Ani mi w głowie, niech raz on sprząta. Ja tu nie jestem żadna służąca. Kochanie, czemu mówisz tak brzydko? Dzieci, no proszę, sprzątnijcie szybko. Powiedz, że nie chcesz. Co źle się czujesz? Nie chcę, nie będę. Źle się dziś czuję. No dalej, teraz niech żon odpyskuje. Czy mógłbyś? Czy byś nie zechciał? Hej! Skąd ty tu się wziąłeś? Ja ten tego pewnie tego. No nie bój się, nie bój, podejdź bliżej. Przepraszam, że cię wystraszyłem. Sam wszak przecież się nie przedstawiłem. Witaj. Jestem Jacek. Dzień dobry, Jacku, jestem Piatełek. Co ty wyprawiasz, ty durna mało? Czy ci się w mózgu poprzestawiało? Zamiast go kusić, ty się przedstawiasz? Masz go do złego namówić zaraz. Nie, no ja nie umiem. I to jest wstrętne. Zaraz ze złości ja chyba pęknę. Czego się gapisz, gówniarzu wstrętny? On jeszcze mały, to prawie święty. Dlatego widzi i mnie, i ciebie. Naprawdę? Święty? Tak jak ci w niebie? Teraz żeś przegiął. Dostaniesz boty. A boję się, jak chcę do mamy. Nie przecież. Chodź tu i ucz się, jak ludzi kusić. Specjalnie ciebie wziąłem, boś głupi, bo ty, choć mały, masz złą opinię. Nie bijesz, nie chniesz, uczysz się pilnie. Kazał mi cię Lucyfer pilnować, do bycia diabłem cię przygotować. I ja tam się z tobą zagram. Kończy czas czyścić duszę. Dobrze im idzie, przyznać to muszę.
strzepną. Nawróć się, bracie. Kiedy się wreszcie wyspowiadacie? Świetna robota! Wszak o to chodzi, by Bóg naprawdę wśród nich się zrodził. Przyznać ci muszę, kocham ty święta. Byliśmy wtedy w szopce, pamiętasz? Czy ja pamiętam? Stary, żartujesz? Ja tamte chwile aż dotąd czuję. No, kurczę, szczerze, jak zobaczyłem tę szopę, to aż się przestraszyłem. Myślę, ruina, mega rozwałka, a jeszcze silna jakby w słupałka. Ty, a pamiętasz, jak tam Gabriel musiał anielskiej użyć swej siły, żeby od żłobu odciągnąć woła? A to pamiętasz, jak święty Józef na tych czeszniaków się wtedy wkurzył, co dla Maryi miejsca nie dali. Jednemu tak chciał laską przywalić, ledwośmy wtedy go powstrzymali. Bo też miał powód, nasz dobry Boże, sam już myślałem, że mu przyłożę.